Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was w kolejny dzień, w kolejny poranek 20 maja w sobotę. I chciałbym, żebyśmy również ten dzień rozpoczęli Bożym Słowem. Słowem, które zapisane jest w Starym i w Nowym Testamencie. W Księdze proroka Izajasza w 65 rozdziale, pierwszym wierszu tak czytamy. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. A Ewangelista Mateusz w 19 rozdziale, 30 wierszu pisze tak. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Jeszcze słowa naszego reformatora, księdza doktora Marcina Lutra. Tezy 62 i 63. Prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. Lecz skarb ten jest w pogardzie u ludzi, bo on to sprawia, że pierwsi będą ostatnimi. Drodzy, wielu z nas powtarza, myślę, to słowo. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Nawet stało się tak, że jest ono potocznie używane w naszym języku przez wielu z nas. Drodzy, ale czy wiemy tak naprawdę, jaki jest sens tych słów? Czy w naszym pojęciu właśnie ci, którzy są ostatni, będą pierwszymi? Na wielu zawodach sportowych często okazuje się tak, że może dojść właśnie do takiej sytuacji. W naszym rozumieniu, w naszej sprawiedliwości jest to, co dzisiaj mówi do nas Boże Słowo, niepojęte. Bo jak to może być między nami ten, który jest ostatni, nagle staje się pierwszym? Drodzy, jednak wszyscy dobrze wiemy, że Boża sprawiedliwość, Boże drogi, Boże myślenie jest zupełnie inne niż nasze, ludzkie. I dzisiaj te dwa teksty Starego i Nowego Testamentu oraz słowa księdza doktora Marcina Lutra zawarte w tezach 62 i 63 obrazują nam, jak mamy rozumieć Bożą sprawiedliwość. Jak mamy rozumieć to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Bo On do nas mówi wiele razy przez swoje słowo. Przez to, co chociażby każdego dnia powinniśmy mieć zaraz po obudzeniu się na uwadze. Aby znieść do Niego swoje myśli i serca, aby przeczytać werset. Aby być razem z Nim, bo On do nas mówi. Ale czy my Go słuchamy? Czy my wyłącznie tylko skupiamy się na innych wartościach? W Ewangelii Mateusza, w przytoczonym dzisiaj fragmencie, on dotyczy nie tylko tej sytuacji, której dotyczy to słowo. Ale gdybyśmy sięgnęli wcześniej i później, to zobaczymy słowa o tym, co jest ważne dla Jezusa Chrystusa. W przypowieści o winnicy, o tych, którzy przyszli tam pracować, bardzo dobrze widać, jak Boża sprawiedliwość jest dla wszystkich ludzi. Bez wyjątku tych pierwszych i tych ostatnich. I również Słowo Boże, które mówi nam o prawdziwym skarbie. Skarbie, którym jest Ewangelia.
Ewangelia o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Słowo przez wielu uważane za, można byłoby tak powiedzieć, nawet nie mieszczące się w naszych głowach. Słowo, które mówi nam o tym, że jeśli uwierzyłeś, będziesz miał prawdziwy skarb. Ale kiedy? Wszyscy zastanawiają się właśnie nad tym pytaniem. Kiedy to będzie? Czy tu i teraz? My gromadzimy wiele skarbów. Skupiamy się na wielu rzeczach, które nas otaczają. Ale ten skarb jest obok nas. Ten skarb w słowie Ewangelii mamy dostępny każdego dnia. Chcielibyśmy z niego korzystać, abyśmy nie usłyszeli słów, które pisze prorok Izajas w 65 rozdziale, w późniejszych wierszach. Okaże dla tych, którzy zapomnieli o swoim Bogu. Okaże dla tych, którzy w pogardzie mieli Boże Słowo i Jego obietnicę. Drodzy, życzę Wam spokojnego i dobrego dnia. Niech Ewangelia prowadzi nas każdego dnia. Dobry Bóg niech nam błogosławi. Amen.